chwili jawić się jako bardzo gorący przyjaciel, bliski przyjaciel, a jestem wielkim w każdym razie zwolennikiem tej atmosfery, którą nasz jubilat sobą prezentuje. Co prawda muszę panu zupełnie powiedzieć otwarcie, że w środowisku muzycznym znany jest z tego, że nie zawsze trzyma rytm. Nie wiem, czy pan o tym wie. Niech pan to wytnie ewentualnie. Ale dzięki temu jest niepowtarzalny, tak jak Paderewski, który przecież również był zupełnym nowatorem w dziedzinie akompaniamentu. Jeśli pan sobie przypomina jego problemy w Wiedniu czy w Berlinie i dopiero później absolutne sukcesy. Natomiast to, co prezentuje Święcicki, jest to atmosfera wyjątkowa. Ja bym powiedział tak, Bans z tym jego pięknym jęczmieniem i tak dalej jest dla mnie piosenką młodości. Ona była rewolucyjna, dosłownie rewolucyjna, jeśli chodzi o melodykę i jednocześnie o treść, którą Święcicki nam prezentował w tej atmosferze krakowskiej. Spotkałem go po raz pierwszy na żywo 5 lat temu, kiedy była tutaj wystawa, wernisaż już nieżyjącego waszego znakomitego malarza, a mojego przyjaciela profesora Zdzisława Papisiaka, który wymalował cały Kolegium Majus, bo Niemcy wszystko zniszczyli przecież, prawie wszystko. Tę pod Gowaldą, drugą namalował. Wjazdy Sobieskiego do Wiednia. I na tym wernisażu byliśmy ze Zbyszkiem Święchem i z tego wernisażu i z Bujakiem. I wtedy miałem przyjemność poznać jego znakomite poczucie humoru. A jednocześnie znakomite poczucie filozoficznego podejścia do piosenki. I to, co powiedziałem na początku o tej specyfice rytmiczności, jest chyba całym jego... jest testem, można tak powiedzieć. Moja córka, która tu zaśpiewa kilka piosenek, jest w nim dosłownie zakochana. Zobaczymy, co będzie dalej.